Cześć, witajcie w to piękne niedzielne popołudnie. Pogoda absolutnie dopisuje i te okoliczności przyrody, w których się znajduję, absolutnie nie są przypadkowe. Za moimi plecami PGE Narodowy, a to oznacza, że dzisiejszy odcinek poświęcę reprezentacji Polski. Zbliżają się kolejne mecze kwalifikacyjne. We wrześniu dwa zostaną takie rozegrane przez biało-czerwonych. 6 września zmierzymy się ze Słowenią w Lublianie, z kolei 9 września właśnie tutaj w Warszawie na naszym pięknym obiekcie podejmiemy Austrię. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony głównie powołaniom, które w poniedziałek roześle selekcjoner, a więc właściwie przechodzę już do sedna. Z tych ciekawszych informacji to pierwsze powołanie ma otrzymać od Jerzego Brzęczka i pierwsze powołanie generalnie do dorosłej reprezentacji Krystian Bielik. Zatem zawodnik, który ma taki, powiedziałbym, bardzo intensywny ostatni okres. Te miesiące letnie to dla niego czas sporych zmian. Przede wszystkim bardzo dobre młodzieżowe Mistrzostwa Europy we Włoszech. Tam był naszym jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zawodnikom. Ci, co oglądali, wiedzą, o czym mówię. Nie chcę tutaj tego już roztrząsać, bo to rozdział właściwie zamknięty. Kadra Czesława Michniewicza zagrała bardzo, bardzo poprawny turniej. Pokonaliśmy w nich i Belgów, i Włochów, a więc reprezentacje zdecydowanie bardziej faworyzowane niż nasza. A Krystian Bielik był bohaterem w obu tych spotkaniach i potrafił strzelać gole i świetnie spisywał się w defensywie, a więc udowodnił tę swoją uniwersalność. Po Euro zastanawiał się, co dalej. Mówiło się o różnych kierunkach, łącznie z AC Milan. Te rozmowy prowadził jego agent Cezary Kucharski jeszcze przed młodzieżowym Euro. Do transferu do Milanu nie doszło. Faktem stały się przenosiny do Derby County, zatem ekipa z Championship prowadzona przez Filipa Cocu. Rekordowy transfer, 10 milionów funtów. Krystian Bielik automatycznie znalazł się na 6 miejscu, jeśli chodzi o klasyfikację najdroższych Polaków. Zatem te wymagania na pewno teraz od Krystiana będą rosły, który rozpoczyna taki nowy rozdział, bym powiedział, w swojej karierze. W Arsenalu nigdy nie dostał prawdziwej szansy. Odszedł Arsen Wenger, który go sprowadzał z Legii Warszawa. Unai Emery właściwie skreślił tych wszystkich młodych zawodników, gdzieś dojrzewających w ekipach młodzieżowych Arsenalu czy na wypożyczeniach sprowadzanych jeszcze przez Wengera. On też chciał rozpocząć, powiedziałbym, takie swoje budowanie ekipy kanonierów. No i o Krystian tam zbytnio dużych szans by nie dostał, choć ostatnio na łamach przeglądu sportowego wspominał, że już kiedy ważyły się jego losy przejścia do Derby, no to Emery chciał go chociażby zabrać na turniej towarzyski, na mecz towarzyski do Francji, ale tam właściwie wszystko z ekipą Baranów było przyklepane. On już nie chciał ryzykować, okej, dostanę szansę w sparingu, a później znowu będę się obijał o rezerwy, więc zdecydował się po prostu podjąć ten krok. U Cocu zaczął grać w podstawowym składzie i a propos tej uniwersalności, o której mówiłem, no to ona tak samo objawia się właśnie w ekipie Championship, bo już w tym sezonie zagrał i na pozycji defensywnego pomocnika, i na środku obrony. Zatem to, co pokazywał też w reprezentacjach młodzieżowych, no pokazuje cały czas, że on jest zawodnikiem, który nie boi się pójść do przodu, dobrze czuje się z piłką przy nodze, potrafi rozgrywać, ale jest też bardzo twardym defensorem, posiadającym dobre warunki fizyczne. Takiego piłkarza szuka Jerzy Brzęczek. On będzie potrafił w kilku scenariuszach meczowych dać trenerowi różne rozwiązania. Oczywiście, kiedy w końcu dostanie tę swoją szansę. Miejmy nadzieję, że trener nie będzie czekał długo na tej szansy danie właśnie czy Bielikowi, czy kolejnemu piłkarzowi, o którym za chwilę będę mówił. Bielik może spokojnie być człowiekiem, który się nauczy sporo przy Grzegorzu Krychowiaku, być jego takim naturalnym następcą na pozycji numer 6, ale w sytuacji awaryjnej spokojnie może z pary Glik, Bednarek też kogoś zastąpić, choć oczywiście w tej hierarchii jest między innymi jeszcze Pazdan czy Cionek, ale na pewno Bielik, mając 21 lat, powoli do reprezentacji powinien być wprowadzany, no bo nie ma już
myślę, na co czekać. Trzeba być odważnym, zwłaszcza jeżeli te punkty będziemy zdobywać. Podobnie jak zawodnik numer 2, tu stawiamy kropkę przy Krystianie Bieliku. Zawodnik, który moim zdaniem może nawet szybciej przebić się w tym rankingu Jerzego Brzęczka niż Bielik. Mianowicie mówię o Sebastianie Szymańskim, zawodniku, który latem zmienił barwy klubowe, podobnie jak Bielik. Legię Warszawa zastąpił czy przeniósł się do Dynama Moskwa i tam gra regularnie 7 kolejek rosyjskiej Premier Ligi i tam głównie występuje na pozycji prawego skrzydłowego. To informacja na tyle dobra, że w reprezentacji mamy oczywiście deficyt na pozycjach skrzydłowych. Jerzy Brzęczek tutaj bardzo mocno kombinował w pierwszych 4 meczach kwalifikacyjnych. Ostatecznie na boku ustawił Piotra Zielińskiego, który w Napoli też grał takiego fałszywego skrzydłowego w minionym sezonie. Do Piotrka jeszcze przejdziemy. A więc Sebastian Szymański przy tym deficycie, przy tej posusze, bym powiedział, na pozycji skrzydłowego, naprawdę myślę, ma sporą szansę, żeby szybko wskoczyć na pokład. Jeśli nie zawiedzie, to może być nawet zawodnikiem podstawowego składu. Pytanie, czy to już teraz w meczu ze Słowenią czy z Austrią swoją szansę dostanie, kilkanaście minut może od początku. To by było naprawdę zaskakujące mimo wszystko, ale nawet jeżeli już ta sytuacja będzie bardziej bezpieczna w grupie, a taka moim zdaniem już wkrótce będzie, no to wtedy już na pewno nie będzie na co czekać. Taki zawodnik perspektywiczny musi dostać swoją szansę, a wiem, bo rozmawiałem wielokrotnie z selekcjonerem, on na Sebastiana Szymańskiego naprawdę bardzo liczy, że to może być zawodnik, który na lata da nam pewien spokój na boku pomocy i będzie takim naturalnym też następcą Jakuba Błaszczykowskiego. I myślę, że to jest całkiem niezły trop. Wkrótce Szymański na prawej, jeszcze z Grosickim. No a później znowu trzeba też będzie szukać na lewej stronie, bo Grosik młodszy też już nie będzie. Ale myślę, że im prędzej Szymański, również naciskany przez konkurencję oczywiście, bo Damian Kądzior też będzie miał ochotę grać w reprezentacji. Zdobył przecież bramkę z Izraelem w tym ostatnim meczu, który myślę dał taki spokój też i zastrzyk Brzęczkowi, jeśli chodzi o pewność co do jego osoby i co do drogi, którą on też obrał, bo ten styl był o wiele lepszy. Pamiętamy 4-0, bramki Piątka, Lewandowskiego, Grosickiego i Kądziora, o którym wspominałem. Przekonująca bardzo gra naszego zespołu, był pomysł, była odwaga, była ofensywa, była dominacja nad rywalem, a więc wyglądało to naprawdę obiecująco i miejmy nadzieję, że kolejne kroki, kolejne postępy będzie kadra robiła. A więc taki krok z Szymańskim, danie 20-latkowi takiej poważnej szansy w reprezentacji, myślę, że to będzie kolejny etap, który Jerzy Brzęczek będzie chciał wprowadzić, bo do tej pory na młodzież raczej nie stawiał. Konsekwentnie trzymał się Jana Bednarka, ale on już u Adama Nawałki grał sporo. Jan Bednarek no jest absolutnie pewniakiem do gry w Southampton. W ten weekend 26 mecz z rzędu zagrany w Premier League, a cały czas jednak ta jedenastka i zestawienie obrony było zmieniane do tej pory w ekipie świętych. Oprócz Bednarka właśnie, więc to jest naprawdę dobry sygnał. Przebił się do składu, dostał swoją szansę i ją wykorzystuje i się jej trzyma. Więc na tym etapie moim zdaniem to jest akurat ten jeden z młodych zawodników, który pewne miejsce u Jerzego Brzęczka ma, a może następnym będzie właśnie Sebastian Szymański. Kolejny piłkarz, o którym chcę wspomnieć, jeśli chodzi o powołania do reprezentacji na najbliższe spotkania ze Słowenią i Austrią, to Jakub Błaszczykowski. Kuba wraca do kadry, wraca po kontuzji, no takiej dosyć poważnej. Miał złamany palec w tych czerwcowych meczach z Macedonią Północną i z Izraelem. Był nieobecny, bo się leczył, miał operację, później oczywiście rehabilitacja. W tym ten sezon Ekstraklasy też nie zaczął od początku, ale powoli dochodził do formy u trenera Stolarczyka i zagrał naprawdę ostatnio bardzo dobre spotkanie, chociażby z Koroną, przepraszam, z ŁKS-em, kiedy Wisła Kraków wygrała bardzo wysoko 4-0.
Kaisera i duet Błaszczykowski z Broszkiem, taki powrót do przeszłości. Już nie młodzi gniewni, no ale jednak stare wygi jak wino poradzili sobie z Beniaminkiem, spisali się w tym spotkaniu naprawdę świetnie. Błaszczykowski zaliczył asystę. No i Kuba w roli takiego, powiedziałbym, profesora, trochę nauczyciela i mentora powraca do tej kadry. Oczywiście zawodnik, który cały czas chce w tej reprezentacji grać, chce w tej reprezentacji być. Mówił, że dopóki będzie dostawał powołania, on z kadry nigdy nie zrezygnuje. Zatem moim zdaniem to jest dobra decyzja. Kuba chociażby będzie mógł wprowadzać i przekazywać pałeczkę, też te wszystkie swoje doświadczenia, swoje lekcje wyciągnięte z gry w reprezentacji właśnie takiemu Sebastianowi Szymańskiemu. Więc to jest kolejna informacja, myślę, interesująca, że Kuba do reprezentacji wraca. I co? Piotr Zieliński. Też mówiłem, że jemu poświęcę słówko, bo to jest dla mnie ciekawa sytuacja przed tym zbliżającym się zgrupowaniem. Długo Jerzy Brzęczek też zastanawiał się, gdzie ustawić Zielińskiego. Czy na dziesiątce, czy właśnie tak jak w Napoli, Carlo Ancelotti zaczął go ustawiać bardziej na boku. Trochę wydaje mi się ta dziesiątka, pozycja rozgrywającego Zielińskiego męczyła, bo on od właściwie kilku dobrych lat w Serie A na tej właśnie pozycji nie występował. On jest zawodnikiem absolutnie uniwersalnym, mającym genialne umiejętności, przegląd pola, wizję, poruszanie się, łatwość, z jaką on operuje piłką i prawą, i lewą nogą. Nie ma dla niego problemu. On tak też to podkreśla, gdzie zostanie ustawiony, czy na dziesiątce, niżej na ósemce, czy właśnie na boku, tak jak ostatnio w Napoli. No i co? Na boku zaczął spisywać się faktycznie w kadrze nieco lepiej. Z Izraelem też zaczął na prawej stronie, zmieniał się z Grosikiem miejscami na skrzydłach i moim zdaniem to był jeden z jego lepszych meczów w ekipie biało-czerwonych w ostatnim czasie. Też bardzo dobry mecz na Praterze w Austrii, tam też Zieliński mi się podobał. Ale to pytanie teraz sobie zaczynam zadawać, co gdy w tym momencie, w tym sezonie Carlo Ancelotti znowu zmienił ustawienie i gra systemem 4-2-3-1. Sobota, mecz we Florencji przeciwko Fiorentinie, Napoli wygrało ostatecznie 4-3, mnóstwo kontrowersji wywołanych też przez decyzję arbitra Massy. Nie ma sensu teraz tutaj tego rozstrzygać, bo to nie jest nagranie o Serie A i Napoli, ale no, Zieliński w tym meczu spisywał się naprawdę bardzo dobrze, był ustawiony obok Alana na środku pomocy właśnie w roli takiego cofniętego rozgrywającego w tym ustawieniu 4-2-3-1, gdzie jednak operował troszkę za tą trójką pomocników ustawionych wyżej właśnie z Alanem. Ciekawi mnie to, czy właśnie w obliczu tego, że Szymański gra regularnie, na pewno już nabiera bardzo poważnego doświadczenia, nie lepiej jednak Zielińskiego wrócić na pozycję numer 8, taką typową 8, nie 10, ustawić go obok Krychowiaka i zwolnić miejsce dla chociażby Sebastiana Szymańskiego właśnie na skrzydle, bo szczerze mówiąc Mateusz Klich mnie do tej pory w kadrze no nie oczarował, to jest nawet za duże słowo. Jakoś niespecjalnie mi się jego gra w kadrze podoba. On ani nie daje za bardzo dużo do przodu, a to powinna być jego jednak główna rola w porównaniu do Krychowiaka, który jest jednak tym piłkarzem bardziej zabezpieczającym. Choć ostatnio w kapitalnej formie w lidze rosyjskiej ma już 3 gole i asystę, więc no świetny absolutnie start i pełne odrodzenie Krychy w Lokomotywie. Więc ustawiony Krychowiak na szóstce. Wtedy na ósemkę przestawić Zielińskiego, podwieszonym takim napastnikiem czy dziesiątką mógłby być jak ostatnio Piątek z Lewandowskim wysuniętym na boku, bo oni właściwie mogliby się wymieniać. Lewandowski też świetnie potrafi piłkę przyjąć i rozegrać. I ten mecz z Piątkiem to pokazał, do tego też się Brzęczek przekonał, więc no tutaj taki znak zapytania, taka kwestia, czy selekcjoner się nad tym zastanawia, czy selekcjoner rozważa jeszcze, że mimo tych dobrych spotkań z ustawieniem Ziela na boku bardziej, warto jeszcze pokombinować, poeksperymentować, wrócić do tego ustawienia Piotrka na środku, ale nie już tak wysoko, jak grał wcześniej, czyli na pozycji numer 10, właśnie w ustawieniu 4-2-3-1, jak często graliśmy za Adama Nawałki.
I pytanie właśnie, czy nie postawić na, nie wiem, Sebastiana Szymańskiego, czy Damiana Kądziora, w jakimś wymiarze czasowym być może też na Jakuba Błaszczykowskiego na prawym skrzydle, bo lewe no właściwie jest zarezerwowane, myślę, w tym momencie dla Kamila Grosickiego, to jest raczej niepodważalne. Więc kilka takich zapytań na pewno jest. W weekend selekcjoner przebywa zresztą we Włoszech. Był na tym meczu we Florencji, więc zazdrościmy mu poniekąd, bo było to kapitalne widowisko i chociażby debiut Riberiego, czy debiut Kevina Prince'a-Boatenga w ekipie Fiorentiny, dobry mecz Zielińskiego, no mnóstwo oczywiście emocji i tak dalej. W niedzielę selekcjoner wybrał się na mecz Sampdorii z Lazio, żeby podejrzeć, jak wygląda Bartosz Bereszyński i Karol Linetti, który jest przecież kolejną opcją, jeśli chodzi do gry na środku, ale ono tych notowań dotychczas u selekcjonera zbyt wysokich nie miał. Bereszyński z kolei to pewniak do gry bądź na prawej, bądź na lewej stronie. Raczej na prawej, kiedy już Rybus jest w pełni sił, to pewnie on naturalnie na tą lewą stronę wskoczy. Bereś z Izraelem grał na lewej stronie, Kędziora na prawej, ale tam Rybus jeszcze dochodził do siebie też po urazie. Ta lewa strona była takim wyrzutem sumienia, czy też problemem personalnym dla selekcjonera. Oprócz skrzydła, lewa obrona sprawiała tutaj najwięcej kłopotów i takiej analizy, na kogo tam można postawić. I tak to wyszło całkiem dobrze. Narzekaliśmy na styl, ale reprezentacja, co ważne, punktowała. Reprezentacja wygrała bardzo ważny mecz w Wiedniu z Austrią. Reprezentacja pojechała do Macedonii, męczyła się, ale potrafiła to zwycięstwo wyszarpać. I wreszcie reprezentacja zagrała z Izraelem. Też się martwiliśmy o to spotkanie z Zahavi, będący w kapitalnej formie napastnik izraelski. Miał nam sprawiać mnóstwo kłopotów, został schowany do kieszeni, wygraliśmy 4-0 i tak jak wspominałem, liderujemy w grupie G, mamy komplet punktów, mamy komfort, przewagę 5 oczek nad drugim miejscem, które też daje awans, więc możemy się rozwijać, musimy poszukiwać, ta kadra powinna cały czas moim zdaniem ewoluować i być szykowana do pewnej transformacji, do tego, żeby na Euro 2020 robić kolejne kroki. Myślę, że Brzęczek chce tego, myślę, że selekcjoner będzie spokojnie pracował nad tym, żeby oczywiście najpierw zapewnić kadrze awans, ale także chciał powoli instalować w niej nowe elementy. Tego się trzymamy, to najważniejsze informacje, jeśli chodzi o ten najbliższy tydzień we wrześniu. Zaczynamy trzecią taką rundę, bym powiedział, spotkań, 2 meczów z reprezentacją Polski w eliminacjach Euro 2020. Dziękuję Wam za ten odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie, ustawiajcie dzwonki, przypomnienia i dyskutujcie przede wszystkim w komentarzach. Chętnie poczytam, podyskutuję także z Wami, na co stać kadrę, jakie widzielibyście zmiany jeszcze w reprezentacji, co można ulepszyć, co można poprawić, jakie wyniki przewidujecie na mecze ze Słowenią i Izraelem. Za ten odcinek już Wam serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.